Pod tą włókniną kryje się pak choi, czyli kapusta chińska. Zanim ją jednak będziemy mogli podziwiać w pełnej krasie, muszę trochę powybierać chwasty. Od posadzenia rozsady i zaściółkowania skoszoną trawą praktycznie nie zajmowałam się tą rabatą. Wyrosło trochę dużych chwastów, ale myślę, że w kilka minut się z nimi uporam. Wiosenna włóknina ma za zadanie chronić uprawę przed gąsienicami motyli. Dodatkowo zapewnia delikatne zacienienie grządki, co też sprzyja wzrostowi tych warzyw w tak upalne dni. Nazywam się Patrycja Bydlińska, a ogród to moja pasja. Uprawiam ekologiczne warzywa i owoce, nie stosuję pestycydów oraz sztucznych nawozów. Witajcie w moim ogrodzie. Pak choi nie tworzy zwartych główek, tylko rozety liściowe. Warto spróbować uprawy tego egzotycznego warzywa jesienią, gdyż wiosną, zwłaszcza tak ciepłą jak tegoroczna, ma tendencję do wybijania w pędy kwiatostanowe, ale jak widać, nawet przy tak niesprzyjających warunkach, uprawa z nielicznymi wyjątkami się powiodła. Pak choi to smaczne warzywo zarówno na surowo, jak i w formie gotowanej czy pieczonej, a nawet zapiekanej oraz grillowanej. Młode listki są przyjemnie chrupkie i bardzo delikatne w smaku. Nie mają w sobie żadnej goryczy. Niestety lubimy je nie tylko my, ale także ślimaki. To jednak nie powinno nikogo zniechęcać, gdyż pak choi rośnie szybko i jest naprawdę prosty w uprawie. Podobno ścinając kapustę chińską w ten sposób, czyli zostawiając ogonek, możemy liczyć na kilka zbiorów z jednej rośliny. Zobaczymy, czy listki faktycznie odrosną. Marzy mi się ogródkowy zlewozmywak w drewnianej oprawie. Na razie trzeba sobie jakoś radzić. Przy okazji podleję trochę trawnik. Przygotuję prostą sałatkę z pak choiem. Najsmaczniejsze są łodygi. Listki także wylądują w sałatce. Kiedyś pod którymś z moich filmów z przepisem na łososia dostałam komentarz, że fajny przepis, ale żeby tak masakrować rybę takim kozikiem. Strasznie mnie to rozbawiło. Obiecałam sobie nawet, że kupię porządny, duży nóż. Niestety nadal tego nie zrobiłam. Do sałatki będę potrzebowała jeszcze kilka liści jarmużu. Przyda się też pęczek szczypiorku. Wiecie, że szczypiorek to jedno z najbogatszych składników odżywczych warzyw. Zbieram go regularnie, dzięki czemu nie wybija w kwiaty. Dodam także sałatę rzymską. Nie ścinam całych główek, tylko zbieram po kilka zewnętrznych liści. W ten sposób można znacznie przedłużyć zbiór tej sałaty. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji jej uprawiać, to bardzo ją Wam polecam. Zdecydowanie lepiej znosi upały niż sałata masłowa. Nie wytwarza tak szybko kwiatów. Pikanterii naszej sałatce nada rukola. Przy okazji obrywam kwiaty. Dzięki temu roślina ponownie zacznie tworzyć nowe listki. Latem warto posadzić w pobliżu rukoli jakieś większe warzywo, które będzie rzucało na nią cień. To trochę spowolni kwitnienie. Trzeba też pamiętać o jej regularnym ścinaniu. Zerwę trochę cukrowego groszku. Wszystko dokładnie myję pod bieżącą wodą. Kroję szczypiorek. Dodaję pomidorki koktajlowe. Niestety na razie kupne, ale już niebawem będę miała swoje, ogródkowe. Wszystko wrzucam do dużej miski i delikatnie mieszam. Teraz przygotuję sos.
Mieszam łyżeczkę musztardy francuskiej z łyżeczką miodu i oliwą z oliwek. Dodaję trochę octu balsamicznego, sól i pieprz. Na górze sałatki układam ser typu ricotta i polewam całość sosem. Uwielbiam latem takie szybkie, lekkie dania, szczególnie jeśli mogę je zjeść na tarasie. A teraz będzie pak choi na ciepło. Kroję cebulkę razem ze szczypiorem. Pamiętacie film z sadzenia cebuli? Oto ona pięknie już wyrosła. Na razie podsmażam samą cebulę. Szczypior zostawiam na później. Dodam 2 ząbki czosnku. Gdy cebula delikatnie się zrumieni, mieszam ją z pokrojoną kapustą pak choi i krótko podsmażam. Dodaję sól i pieprz. Na osobnej patelni prażę słonecznik. Do kapusty dodaję szczypior z cebuli i doprawiam całość sosem sojowym. Na koniec mieszam wszystko z uprażonym słonecznikiem, który wzbogaci smak pak choi i doda temu daniu odrobinę chrupkości. Zamiast słonecznika możemy użyć sezamu, migdału w płatkach lub pestek dyni. Uwielbiam pak choi w takim nieco azjatyckim wydaniu. A jaki jest Wasz sposób na tą egzotyczną kapustę? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam też serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!